Witam serdecznie z tej strony Cyber. Dzisiaj kontynuujemy farmę bossów. Tym razem będzie Grigor, a dokładnie 20 podejść do Grigora. Straszna mopa z niego. No ale co zrobić, takie życie. Zobaczymy co wydropi. Póki co zaliczyłem Warszana. Kto ogląda streama, no to jest w kolejności ja robię. Jeżeli chodzi o materiały, to będzie osobny materiał. Tam było 46 podejść. No tutaj tylko 20. Jest to spowodowane oczywiście ilością materiałów potrzebną do przywołania. Dobra. Nie będziemy przedłużali. Nie wiem, czy ktoś wie. Jeżeli wie, to dobrze. Stając tutaj, nie musimy się obawiać. No to on się musi obawiać niezłego wpierdolu. Mój cel. Moim celem jest pierścień słońca. Zdobyć bardzo dobry. To jest taki mój grande cel. Drugim moim celem będzie fałszywej śmierci armor. To jest ten mityczny. Zdobyć Ubera. Runy teoretycznie na niego mamy, więc jakikolwiek mityk by nie wydropił, będzie dobrze. Wcześniej miałem farta, nie pamiętam czy to na Durielu, czy na Andariel. Jakieś takie dwa luźne podejścia robiłem. O tak szczapy. Dropnęła mi mityczna glewia. Więc jeden ekstra mamy. Będzie można sobie przekuć. Więc tak czy inaczej czuję, że skończę z nim. Chyba, że faktycznie się posra i gówno będzie dropiło. To też jest taka możliwość. No ale póki co szukam na przykład z więcej niż dwoma wzmocnieniami przedmiotów. Może coś na jakieś inne buildy. Bo będziemy eksperymentowali oczywiście z buildami. To już jest ten fajny moment w sezonie, że można sobie na to pozwolić. Dobra, już trochę pozbieram tych itemów, bo tu się śmieci nazbierało. Z tego co pamiętam, jeszcze jedną chyba tylko runę Moni potrzebuję, żeby w razie czego ten armor. No i jeszcze jednej tej iskry. Ogólnie jeżeli chodzi o moją farmę, następny w kolejności będzie bestia lodowa. No chodź. Zdechniesz? Zdechniesz. Ciągle nic, ciągle nic. No nie chcę współpracować, kolega, ewidentnie. Nic, nawet z podwójnym wzmocnieniem przedmiotów nie ma. Straszna bieda. Dobra, ja już trochę mam tych itemów tutaj. Pozbieramy to, bo po co mamy śmiecić. Ja to posprzedaję. Ogólnie przedmioty sprzedaję. Dwa wzmocnienia zostawiam. Może pod jakiś build się przejrzę oczywiście później, zobaczymy jak rolki tam wsiądą. A tak to ogólnie sprzedaję. Jaki to pierścień? O, słońca. I dobrze. Tak będziemy polowali oczywiście na taki z pacyfisty nie potrzebuję. Nawet nie wiedziałem, że z niego słońca dropi. Jak tam rolki? O kurde. Dobra rolka, Mira. Bardzo ładny. Nice. Tylko zręczność trochę skopana, ale tak poza tym to na perfekcyjnej rolce. Dobra, czyli co, zmiana planu. Ulepszamy. Co? Poszło? Trafień krytyczny średnio. Dobra, trafień krytyczny. Bardzo lubiły obrażenia trafień krytycznych zwiększać. I co? Obrażenie trafień krytycznych. I do mirażu. No i spoko. No. Może być. Powiem szczerze, może być. Naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o rolkę. Wyciągniemy oczywiście z tamtego kamyk. Wbijamy kamyczek. Podmianka. Zaraz zobaczę jak stoję ze statami. Całkiem ładnie. Więc luz. Może się uda na dwóch wzmocnieniach, więc kiwię. A póki co. A, to rozbić trzeba. Żeby odzyskać
Trochę tych kamyków. No dobra, nieźle, powiem szczerze. Jestem pozytywnie zaskoczony. Się nie spodziewałem, że on takie fajne rolce dropnie. Za daleko trochę, raczej za blisko stanąłem. Już trochę śmieci pozbieramy. No, mamy kry. Kurwa, money jest mi potrzebny. Tylko, że money jest niebieski. Nie wiem, czy money może dropnąć stąd. Chyba niebieskie runy nie dropią. Ale to spoko. Z daniny walniemy w podmieście na runy i pewnie wydropimy w przeciągu chwili. Ale stąd się właśnie bierze określenie upartych rzeczy martwych. Żeby na tyle nie dropnął żaden z podwójnym wzmocnieniem przedmiot. Chłop nie wie, co go pierdolnęło. Dobra. Ostatnio prosta, więc na luzie. Ale ogólnie z tego pierścienia bardzo fajna rolka jest na tym słońcu i jestem mega zadowolony. Powiedzmy, gdzieś samo to mi zrekompensowało. No i trochę okruchów ogólnie oczywiście naczepaliśmy. No tak, no bo jakby nie patrzył, tak naprawdę Duriel i Andariel to będzie takie główne clue. Chociaż Syra też podobno coś potrafi dropnąć ciekawego. Grigol TV. Dobra, trochę pozbieramy i temu, żeby trochę tu zrobić porządku. Przerzucamy, poprzerzucamy. Tak. Trzy podejścia, jak dobrze liczyłem? Nie zwróciłem uwagi do końca. No chyba trzy. Dobra, jeszcze dwa. Czyli ten następny. I ostatnie podejście. I teraz jakiś mega, super, duper wzmocniony item. Nie no, oczywiście wkręcam. Nie ma szans. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o stream, no to oczywiście ja będę za chwilę przechodził na bestię w lodzie, więc mały restream. Będzie czas zresetować. A jeżeli chodzi o materiał, to oczywiście bestia będzie osobnym materiałem. Tutaj było 20 podejść do Grigora. Pierścień całkiem spoko, powiem szczerze. Zadowolony jestem z tej rolki, bo
tak naprawdę mieliśmy zręczność na wysokiej rolce, redukcję czasu odnowienia bardzo dużą rolkę, czyli prawie maksymalną, prawie miraż też mieliśmy maksymalną rolkę, trafienia krytyczne również na maksymalnej rolce walnęliśmy, więc do farmy, takiej zwykłego speed farmy, to będzie zajebiste ten pierścionek. Do takiego normalnego grania to tam on będzie później podmieniony tak czy inaczej, ale to i tak muszę tej fałszywej śmierci armor zdobyć. Dobra, ja będę zaraz się przelogowywał, przerzucał na bestie w lodzie już tym razem. Hell yeah, też cała masa farmy przede mną. Pozdrawiam, trzymajcie się.